Zobacz Łomżę Vivę Kielce, która gra w sposób absolutnie... Mamy pierwsze bardzo mocne starcie, szarżował, widzimy Aleks Dujszczebajew i natychmiast widzimy, jakie będzie napięcie tego meczu. Tutaj nie będzie, bardzo gorąco. Zobaczymy, czy już w pierwszych sekundach nie będzie kary indywidualnej, czy nie będzie nawet czerwonej kartki. Widzimy zaangażowany Krajewski, ale także bardzo dużo zrobił tam Mirsad Terzic, 38-letni obrońca Orlen Wisły Płock. Mówiłeś o tym, że bramkarze, że obrona, ale ta obrona właśnie czerwona kartka. Czerwona kartka w pierwszych sekundach tego meczu. To jest właśnie spotkanie, które przez lata było określone świętą wojną, ale chcemy uniknąć po tym, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach na świecie, takiej definicji. Mówmy o tym mecz na szczycie. No i Terzic z tego meczu wylatuje natychmiast. Proszę to Państwa, jest gospodarzy. Sytuacja jest taka, że łokciem zaatakował, nie, nawet przed ramieniem zaatakował Mirsad Terzic. To był atak przypadkowy lub też nieprzypadkowy na twarz. Za takie decyzje w obronie sędziowie w tym sezonie dawali czerwone karty. I to są sędziowie.